Witaj, Królowo, Matko Miłosierna, życie, słodyczy i nadzieja nasza, witaj. Witamy Cię, Maryjo, Matko Miłosierna. Ojcze Prowincjale, Ojcowie Franciszkanie wraz z Ojcem Gwardianem, kustosze tego sanktuarium, bracia w kapłaństwie, przedstawiciele miasta Gdańska na czele z Panem Prezydentem, Panie Pośle Ministrze, drodzy rodacy z Wilna i Wilniani, czcigodne siostry zakonne, Pani Jadwigo Jubilatko, która jesteś świadkiem i uczestnikiem przybycia Matki Bożej Miłosierdzia do Gdańska. Umiłowani Pan, drodzy czciciele, Matki Bożej Miłosierdzia, Pani Ostrogradzki. Dziś ojcowie franciszkanie wznieśli tron królowy, koronując i przygotowując jej koronę. Czekała na ten moment 64 lata. Naszą pamięcią odwołujemy się dzisiaj także do tej koronacji, jaka miała miejsce w Wilnie w 1925 roku z udziałem marszałka Piłsudskiego, prezydenta Mościckiego, duchowieństwa na czele z księdzem arcybiskupem Romualdem Jabłuszkowskim. To historia, która zakotwiczona jest tam, na tych rubieżach, gdzie do dziś i poprzez wieki od XVII wieku słyszy Maryja słowa Subtuum Presidium, pod Twoją obronę, i ten szept modlitw w języku polskim, litewskim, białoruskim, rosyjskim i innym. Ostra brama, ta szczególnie wyróżniona przez Matkę Bożą, która brała tam tron, po prostu była to jedna z bram Wilna, tak zwana ostra, na której umieszczony był wizerunek Matki Bożej Miłosierdzia. Wizerunek, którego autor chciał utrwalić scenę zwiastowania. Maryja nie ma dziecięcia na swoim ręku, jak zwykliśmy ją widzieć. Pochylona jest i pogodzona z wolą Bożą. W dalszej części homilii zacytuję słowa te z przeżyć osobistych i teologicznych rozważań błogosławionego księdza Michała Sobocia. Bracia i siostry umiłowani Panu, przed chwilą wysłuchaliśmy fragmentu Ewangelii mówiącego o zwiastowaniu. Anioł Boży zwiastun niezwykłej tajemnicy. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego. I odpowiedź: oto ja, służebnica Pańska. Drogie siostry zakonne, wyznacie w sposób szczególny i wyznajecie tą odpowiedź, mówiąc: kijat, niech się tak stanie, oto ja, służebnica Pańska. Maryja, Matka Zawierzenia i Miłości, pokorą przyjmuje zapowiedź, że urodzi Syna Najwyższego. Łaski pełna, posłuszna woli Bożej, który ją wybrał spośród tym niewiast na ziemi, na ziemską matkę swojego Syna. Naród polski wyśpiewa jej pieśń, która była pierwszym hymnem narodowym: Bogu Rodzica Dziewica, Bogiem Sławiona Maryjo.
niech mi się stanie. Ta radość zwiastowania przekazuje Maria swojej krewnej Elżbiecie i to spotkanie wspaniałe, które wpisuje się w historię zbawienia, bo oto wypowiedziane zostają słowa: bądź pozdrowiona, łaski pełna, te, które my odmawiamy. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc Twojego żywota. Święty Bernard z Clairvaux, w IV wieku, ten ojciec, ojców cystersów dzisiaj, dopisze i wypowie tą drugą część, która wchodzi do modlitwy Kościoła, a mianowicie: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Scena zwiastowania to zaufanie, oddanie się woli Bożej i dlatego też szli do niej hetmani, marszałkowie. Ona, gdziekolwiek Polacy byli, wiązała ich wielka więź. W swoich wspomnieniach kardynał Wyszyński powie, że jedynym powodem nieporozumień w domu rodzinnym to była sprzeczka między matką i ojcem, bowiem ojciec wracał z Wilna i mówił, że Matka Boża, ta ze swej bramy, jest bardziej skuteczna. A mama wracała z Jasnej Góry i mówiła, że częstochowska. Oczywiście chodziło o tą samą Matkę Bożą, jednakże ten kult nieraz rozkładał się i geograficznie, a także i część naszych rodaków była bliżej Jasnej Góry, a druga część Wilna. Bracia i siostry, dzieła Boże mają swoją geografię. Objawiają się w rozmaitych miejscach świata, w przestrzeniach nasyconych, mówimy, duchowym doświadczeniem wieków, innymi słowy, zbawczym działaniem Bożym. Jakże bliska jest nam geografia tej części świata, której objawiła się w ubiegłym wieku tajemnica miłosierdzia Bożego przez konkretnych ludzi, a mianowicie przez świętą wyniesioną do chwały ołtarzy Faustynę Kowalską i przez błogosławionego księdza Michała Sopoćko, którego ja osobiście jeszcze znałem, pamiętałem, słuchałem jego konferencji jako emerytowanego już profesora przybyłego z Wilna do Białegostoku. Jeden punkt to Wilno, miasto spotkania przyszłej świętej z tym, którego określiła w dzienniczku jako pomoc Bożą, a mianowicie księdzem Michałem Sopoćko, jej spowiednikiem i kierownikiem duchowym. Nim przyjechałam do Wilna, znałam go przez wewnętrzne widzenie, pisze siostra Faustyna. Punkt drugi to Białystok. Miasto, w którym w powojennych latach przyszły błogosławiony wśród przeciwieństw realizował swój program życiowy. Pamiętam jeszcze, w latach 60. przybywali profesorowie z Krakowa, wysłani przez księdza kardynała Wojtyłę, by zbierali.
zbierać świadectwo o siostrze Faustynie i o prawdzie o miłosierdziu Bożym. W tamtym czasie kongregacja doktryny wiary jeszcze stawiała sprzeciw, ale tym heroldem tej prawdy, można powiedzieć, był już wówczas ksiądz kardynał Karol Wojtyła. A czymże był wtedy ten drugi punkt, Białystok, to tak na marginesie dodam. Przybył z Wilna arcybiskup Romuald Jędrzykowski, metropolita wileński. Wraz z nim przybyli profesorowie, mając za sobą łagry i więzienia sowieckie. Rektor Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, ksiądz profesor Palkowski, późniejszy ordynariusz mążeński. Ksiądz profesor Mościcki, późniejszy biskup pomocniczy w Łomży. Ksiądz profesor Ignacy Świrski, biskup siedlecki późniejszy. Ksiądz profesor Michał Klepacz, późniejszy biskup łódzki. Ksiądz profesor Antoni Pawłowski, późniejszy biskup włocławski. Przybył ksiądz profesor Władysław Suszyński, to jeszcze mój profesor. I ksiądz profesor Adam Sanicki, późniejsi biskupi białostocki. Konsekracje w latach 47-8 odbywały się wtedy w Białymstoku w kościele Farnym bądź kościele świętego Wojciecha. Razem na przestrzeni tych lat było ich 8. I oczywiście profesorowie, jak ksiądz profesor Antoni Ciechoński, rektor Katedry Wileńskiej, ksiądz profesor Rusznicki, Czerniawski, Waszkiewicz, to brat generała Waszkiewicza. A więc łagiernicy, wygnańcy, tak jak dzielili los profesorowi Uniwersytetu Stefana Batorego jadący w kierunku Torunia i zakładający tam uniwersytet, jadący w kierunku Gdańska i odbudowujący to miasto, tak jak ze strony lubowskiej jechał do Gdańska ksiądz prałat Kazimierz Filipian wraz z Matką Bożą Stanisławowską. Gdy przybyliśmy tu do Gdańska z sekretarzem kongregacji Kościołów Wschodnich w 1984 roku, to jeszcze z tą grupką Ormian ksiądz Filipiak witał nas w tej zakrystii kościoła świętego Piotra i Pawła, który nie przypominał wtedy tego, co jest dzisiaj, gdzie proboszczem jest ksiądz Cezary Anisewicz. To są konkretne historyczne fakty i tak też dzielony był los tego obrazu, który jechał, pielgrzymował, wędrował w kierunku Gdańska, zrujnowanego, spustoszonego, a czuwały nad tą podróżą tu obecne siostry i ojciec Gerard Domka. Przybył do Gdańska obraz Koki, cudownego obrazu, i umieszczony został w kaplicy świętej Jany. Cieszy się wielkim kultem, zwłaszcza tych wiernych przybyłych z Wileńszczyzny. I bądźcie pozdrowieni dziś, wszyscy winnianie, zarówno tu już zamieszkali, jak też przybyli z Wilna. Pani, która czytała drugie czytanie, zdaje się, że z pięknym, śpiewnym akcentem wileńskim. Dziękujemy Pani. Witaj, Królowo Matko Miłosierdzia, życie słodyczy i nadzieja nasza. Witaj.
wielu z nas. Naszą religijną wrażliwość kształtowała miłosierna miłość, która promieniuje po dziś dzień od Ostrej Bramy, od tamtego tak bliskiego naszemu sercu wizerunku Matki Miłosierdzia. Od tylu pokoleń towarzyszy ludziom tej ziemi, ich losom, drogą życia, ich obecności tu na ziemi ojców, ich wędrówką po drogach świata. Przedwczoraj, celebrując Bazylice Mariackiej, powiedziałem, witam i was, Gdańszczan, współczesnych i dawnych Robinsonów, bo los podobny jest do losu Robinsona i do wędrówek podejmowanych często nie z własnej woli. Po doświadczeniach II wojny stały się doświadczenia tylu ludzi zmuszonych do opuszczenia ziemi ojców. Rozbiegli się po świecie i zaczęli budować nową rzeczywistość, ale zawsze tej duchowej łączności na tym fundamencie Maryi z Matką Bożą Ostrobramską. Znakiem nadziei i znakiem utraconej ojczyzny. Zauważmy, Maria nie ma dziecięcia na swoim ręku. Na jej ręku jest każdy z nas i dlatego każdy z nas czuje się tak blisko. I chcę powiedzieć, że ja również jestem stamtąd, od mileńskiej strony, od tamtej ziemi, która kształtowała nas, alumnów seminarium, duchowieństwo, ziemi, poprzez którą przeszła apostołka miłosierdzia siostra Faustyna Kowalska i ten, którego spotkałem w murach seminaryjnych, sługa Boży wtedy, dziś błogosławiony ksiądz Michał Sopoćko. Bracia i siostry, powojenne dzieje Kościoła w Gdańsku, który przybyszł osadników z różnych stron ojczyzny zespalał mocami ducha we wspólnotę wiary, miłości i nadziei. Wpisali się na trwale kapłani, wygnańcy ze wschodniej części wileńskiej archidiecezji. Wspomnę jednego z tych sług Chrystusa, dobrych i wiernych, księdza Pawła Matulewicza, długoletniego proboszcza parafii świętego Jerzego w Sopocie, kapłana wedle serca Jezusowego, który odszedł do Pana po wieczną nagrodę, z którego spotkania za każdym razem, gdy byłem biskupem polowym, bardzo się cieszyłem, który podtrzymywał także mnie wtedy na duchu. W Gdańskiej Bazylice Mariackiej, zwanej koroną miasta Gdańska, znajduje się kaplica Matki Bożej Ostrobramskiej, urządzona z inicjatywy osiadłych w tym mieście Wilnia. To stąd, od jej oblicza, w 1980 roku ruszył pamiętny, patriotyczny pochód młodzieży gdańskiej, Święto Konstytucji 3 maja. Pochód protestu przeciwko krępowaniu praw Bożych i praw narodu szedł pod pomnik króla Jana III Sobieskiego, tego chrześcijańskiego króla, który został ukształtowany w Szkole Maryi, w Szkole Pokory. Bo wtedy, gdy odniósł wielkopomne zwycięstwo, nie sobie przypisywał zasługę,
lecz powiedział: Venimus, vidimus, Deus, vicit. Przybyliśmy, zobaczyliśmy, Bóg zwyciężył. Dziś ta kaplica po tragedii smoleńskiej przyjęła w swoje ramiona doczesne szczątki marszałka Sejmu Macieja Płaszyńskiego i pomnik ofiar smoleńskich. Bracia i siostry, trzeba dziś w dniu koronacji Matki Bożej zapytać, czego uczy nas Matka Miłosierdzia. Błogosławiony ksiądz Michał Sopoćko w tym wizerunku dostrzegał przedstawienie Marii stojącej pod krzyżem w momencie, gdy ukrzyżowany wskazuje na stojącego obok niej ucznia Jana, określając go mianem jej syna, niewiasto, oto syn. Na twarzy Maryi, pisze ksiądz Sopoćko, widzimy ukryty silny ból, który jednak nie dochodzi do rozpaczy, albowiem powściąga ją poddanie się woli Bożej. Dlatego ręce ma skrzyżowane na piersi, oczy skierowane ku ziemi, a spod opuszczonych powiek można dostrzec promyczek radości, jaką odczuwa matka rodząca w boleściach swe dziecko. Maryja w tym momencie rodzi dla nieba ludzkość wśród niewymownych boleści duszy i ciała. Staje się Matką Miłosierdzia i natychmiast wchodzi w swą gotowość, wypraszając lat z masa dobrego łotra, łaskę skruchy i obietnicę rad. I może dlatego tak przemawia do dobrych i złych łotrów, do wszystkich. Maryja, Matka Miłosierdzia, to przecież ona, córka Izraela, napełniona łaską przez Boga, nowa Ewa, swym radosnym magnifikat, hymnie wdzięczności i uwielbienia wypowiedzianym wobec Elżbiety, sławiła wszechmocnego Pana oraz miłosierdzie Jego z pokolenia na pokolenie. I dlatego Maria, Matka Miłosierdzia, związana jest z krzyżem swego Syna w tym akcie miłości do ludzi, jako miłosierna Matka. A miłość wyraża się w czynach miłosierdzia, w obejmowaniu nimi ludzkiego cierpienia, nędzy materialnej, duchowej, słabości ludzkiej, grzeszności, zagubienia. Miłosierdzie Jego z pokolenia na pokolenie. Matka Miłosierdzia, Matka Litości, pośredniczka Was, wspomożenie wiernych, Matka współczująca. Wrócę jeszcze raz do wspomnień kardynała Wyszyńskiego. Podążałaś za Synem Miłości Bożej wszędzie, by porem podpowiadać, wina nie mają, chleba nie mają, miłości nie mają, łaski nie mają, serca szukają, czy w Kanie, czy na Golgocie, czy dziś po prawicy Zbawiciela w niebie, miłosierdzie Twoje zawsze niemal uśmiecha się przez łzy. Witaj, Królowo, Matko Miłosierdzia. Święty Paweł dziś w drugim czytaniu mówi, że Bóg nie ze względu na sprawiedliwe uczynki, jakie spełniliśmy, lecz z miłosierdzia swego zbawił nas przez obmycie odradzające i odnawiające w Duchu Świętym.
bracia i siostry umiłowani w Panu. Dziś, w dniu koronacji Matki Bożej, chcemy podziękować Ci, błogosławiony Janie Pawle, za tą ogłoszoną prawdę o miłosierdziu Bożym, za sanktuarium w Łagiewnikach, jakby na nowo objawiona została tajemnica Boga, bogatego w miłosierdziu, objawionego nam i ukazanego w swym Synu. Dziękujemy za świętą siostrę Faustynę wyniesioną do chwały ołtarza, za błogosławionego księdza Michała Sopocza. 17 sierpnia 2002 roku wielu z nas obecnego pokolenia pamięta, jak Ojciec Święty w Krakowie, w Łagiewnikach zawierzył świat miłosierdziu Bożemu, mówiąc: pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwyciężyć wszelkie zło, pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, Trójjedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ten wątek wspólnoty i miłości w ostrobramskim wizerunku dał szczególnie o sobie znać w chwili, w momencie wyboru na stolicę Piotrową. I Ojciec Święty wtedy powie: myślałem właśnie o Matce Najświętszej z Ostrej Bramy. Niedługo po tym, jak niezbadanym wyrokiem Bożym zostałem wybrany na stolicę Piotrową. Opiece Matki Miłosierdzia przypisuję uratowanie z zamachu 13 maja 81 roku, kiedy mogłem kontemplować oblicze Matki Bożej w sanktuarium w Ostrej Bramie w Wilnie. Skierowałem do niej słowa wielkiego poety Adama Mickiewicza: Panno Święta, co jasnej bronisz Częstochowy i w ostrej świecisz bramie, jak mnie do zdrowia powróciłaś cudem. Powiedziałem to na koniec modlitwy różańcowej odmawianej w sanktuarium ostrobramskim. I głos mi się załamał. To są słowa papieża z 13 maja 1994 roku. I głos mi się załamał. Siostry i bracia, słowa Jezusa: bądźcie miłosierni, jak Ojciec Wasz jest miłosierny, nawiązują do przykazania: bądźcie świętymi, bo ja jestem święty. Umiłowani w Panu, przybyliśmy tu, by publicznie oddać cześć Matce Bożej Miłosierdzia, której dla jeszcze większej czci nakładamy koronę, by ją uwielbić i powiedzieć: Matko Ostrobramska, Matko Miłosierdzia, ucz nas rozważać w sercu Słowo Boże i pobożnie całym sercem uczestniczyć w ofierze odkupienia, tak byśmy przemienieni na podobieństwo Twego uwielbionego Syna wraz z Nim przebywali w chwale niebieskiej. Witaj, Królowo, Matko Miłosierdzia, życie, słodyczy i nadzieja nasza, witaj. Amen.